w ogóle. Mały krok zrobiliśmy, popularyzując najbardziej znany i najważniejszy instrument demokracji bezpośredniej. Bo czym jest referendum? Referendum jest wyrazem woli społeczeństwa. Referendum jest, przez referendum kreuje się prawo i referendum jest jednocześnie instrumentem kontrolnym. Fundamentalne od Jak one powinny wyglądać? One powinny dawać jasność, czy wynik referendalny ma charakter wiążący, czy tylko opiniodawczy. I czy te pytania dawały tą jasność? Nie dawały. Ludzie właściwie, czy ludzie wiedzieli, co nastąpi po ogłoszeniu wyniku referendum, zakładając nawet, że jakby ten wynik był wiążący? Dziwne. Z jednej strony jest akceptacja niedemokratycznej. Niedemokratycznej ordynacji wyborczej, a z drugiej strony ważny staje się bojkot tendencyjnego, problematycznego referendum. Jesteśmy po pierwszym referendum od kilku lat. Jesteśmy także po pierwszym referendum w historii III RP, które miało miejsce w dniu wyborów parlamentarnych. Wokół niego narodziło się dużo mitów, znamy wreszcie wyniki i pora trochę je odczarować i podsumować. Dlatego na kanał Lub Bezpośrednio zaprosiłam po raz kolejny profesora Mirosława Matyję. Dzień dobry. Dzień dobry. My już o tym referendum przed tak naprawdę rozmawialiśmy, ale o samym jego kształcie. Chciałam się teraz zapytać, czy to referendum, które było przeprowadzone 15 października, było w ogóle konieczne? I co było celem tego referendum? Czy to referendum było konieczne? Partia rządząca zorganizowała to referendum, ale dlaczego? To trzeba zadać od razu to pytanie, przecież ta partia rządząca, chodzi konkretnie o Prawo i Sprawiedliwość, miała i ma ciągle jeszcze do dyspozycji inne narzędzia, większość w Sejmie, aby uchwalić ustawy, które by dotyczyły poruszanych w referendum kwestii. Więc mając inne narzędzia do dyspozycji, należy postawić pytanie, dlaczego partia rządząca PiS sięga akurat do referendum. Myślę tutaj konkretnie o tych czterech postawionych w referendum pytaniach. Najpierw pojawiło się pytanie na temat relokacji uchodźców, a następnie trzy dodatkowe pytania, które znamy. No i tutaj trzeba przypomnieć też, że chodziło tutaj konkretnie o artykuł 125 Konstytucji. Na podstawie tego artykułu zostało to referendum przeprowadzone. Ten artykuł mówi, że referenda się przeprowadza w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa i to referendum może być przeprowadzone, może zarządzić Sejm albo prezydent za zgodą Senatu. W tym wypadku to była partia rządząca, właśnie PiS, posłowie partii rządzącej, którzy zainicjowali to referendum i to jest ważne, czyli żeby to powiedzieć, czyli idea tego referendum wyszła od partii rządzącej, która miała większość w Sejmie i która miała inne możliwości, aby przeforsować te kwestie za pomocą ustawy. Dlaczego? Właściwie to już jest sprawa powszechnie, publicznie wiadoma, że chodziło tutaj o podniesienie frekwencji w wyborach, chodziło o popularyzację programu rządzącej partii, proklamowała oczywiście głosowanie 4 razy nie i chodziło o demonstrację jej dobrej woli wobec społeczeństwa i tak dalej. A więc to referendum było w pewnym sensie środkiem do celu, a tym celem były nie tylko te kwestie postawione w pytaniach, ale albo przede wszystkim szeroko pojęta agitacja wyborcza. I tutaj, co jest istotne, referendum nie jest równe referendum, bo jeśli my mówimy w ramach Instytutu Demokracji Bezpośrednio o referendum, to mamy na myśli instrument referendum, który jest podstawowym i najważniejszym instrumentem, właśnie narzędziem w ramach demokracji bezpośredniej. Ale o rzeczywistej funkcjonalności demokracji bezpośredniej na szczeblu państwowym możemy mówić tylko wówczas, gdy obywatele mogą sami zainicjować proces referendalny. Dlatego ja
Poprzednio podkreśliłem, że ten proces referendalny został zapoczątkowany przez partię rządzącą, przez PiS. Albo jeśli mielibyśmy w naszym systemie prawnym referenda obowiązkowe, które można by było przeprowadzić w sprawach ważnych dla państwa, w sprawach pilnych i tak dalej. Ale my w Polsce nie mamy ani jednego, ani drugiego wariantu, czyli nie mamy możliwości przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli. Mówię tutaj, myślę tutaj o inicjatywie obywatelskiej i nie mamy również obowiązkowego referendum w pewnych kwestiach. Czyli widzimy tutaj, że to był manewr manipulacyjny partii rządzącej. Referendum było propagandowe, a więc odpowiadając na pani pytanie, nie było konieczności, aby to głosowanie przeprowadzić. I tu chciałam kontynuować to pytanie, bo cytuję pan konstytucję, mówiąc o tym, że to powinno być w tych kwestiach bardzo istotnych dla naszego państwa, a te cztery pytania były dosyć niepolaryzujące, co jest w dużej różnicy co do tego, jak w tym momencie wygląda polskie społeczeństwo, jak też wyglądają same wyniki wyborów. Czy w takim razie te pytania o niepolaryzujące kwestie mają sens? W jaki sposób układać te pytania, żeby nie było takiej sytuacji jak przy tym obecnym referendum, że spora część obywateli odmawia wzięcia w nim udziału? No, referendum się odbyło, społeczeństwo zagłosowało, jednak nie uzyskano 50% frekwencji. Wobec tego referendum było ważne, uwaga, było ważne, ale było tylko opiniodawcze, ale nie było wiążące prawnie, dlatego że nie uzyskano frekwencji 50%, co jest wymagane konstytucyjnie. Pytanie o niepolaryzujące kwestie w referendum, owszem, ma sens, jak najbardziej ma sens, jak każde inne pytanie, ale tylko wówczas, gdy nie ma innych możliwości podjęcia decyzji, czyli po prostu referendum jest konieczne. I gdy to oczywiście wynika z założeń prawnych, to jeszcze raz powtarzam, albo inicjatywa obywatelska, albo referendum jest obowiązkowe, wtedy nieważne jest, co jest tematem tego referendum, te referendum trzeba po prostu przeprowadzić i to jest istotne. Ja podam taki przykład. W Szwajcarii parę lat temu głosowaliśmy na temat winiety na autostrady, opłat na autostradę. To referendum nie było w ogóle polaryzujące, ale to referendum musiało się odbyć i to wszyscy od początku wiedzieli, że nikt się nie zgodzi na podwyżkę opłat na autostrady i tak się też stało. Także referendum nie zawsze musi być polaryzujące, ale ono musi mieć sens, ono musi być potrzebne, ono musi mieć podstawy prawne. A w wypadku tego referendum, no trudno mówić tutaj o większym sensie. Dlaczego partia rządząca organizuje, jeszcze raz powtarzam, referendum, gdy ma inne narzędzia, większość w Sejmie, aby powiedzmy przepchać odpowiednie ustawy? Myśmy byli świadkami w Polsce i jesteśmy nadal wydarzeń społeczno-politycznych, gdzie te referenda byłyby bardziej konieczne. Wiemy, że partia PiS rządzi w Polsce od 8 lat i nigdy w ciągu tych 8 lat nie posługiwała się instrumentem referendum. I tutaj nagle pojawia się referendum. Były już sytuacje, gdzie referendum byłoby naprawdę konieczne. Przykłady: przekop Mierzei Wiślanej, budowa elektrowni atomowej, zakup broni za granicą, podniesienie funduszu budżetu dla armii albo nadanie PESEL-u obcokrajowcom. To były tematy, które można było poddać pod referendum i w trakcie rządzenia. A teraz pod koniec rządzenia, przed wyborami, pojawia się referendum i odpowiedź na te pytania była już przecież znana przed przeprowadzeniem referendum. Każdy sobie mógł tą odpowiedź napisać białą kredą w kominie. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ponieważ przeprowadzenie referendum, to jest aktualnie w Polsce ciągle jeszcze dobra wola albo widzimisię rządzących, a nie prawo obywateli. I
Tutaj leży problem, czyli krótko mówiąc, brak jest zapisu konstytucyjnego dotyczącego obowiązkowego przeprowadzenia referendum w sprawach istotnej wagi dla społeczeństwa i państwa i brak jest zapisu na temat referendum wynikającej z woli narodu. Także tutaj polaryzujące czy niepolaryzujące, tutaj właściwie to ma drugorzędny sens. Ważna jest idea, skąd wywodzi się referendum. To referendum powinno się wywodzić albo z pewnego rodzaju braku możliwości innych źródeł prawnych, albo właśnie z woli narodu. A czy to referendum było zgodne z obowiązującym w Polsce prawem? To jest bardzo dobre pytanie. Czy ono było zgodne z prawem? I tak, i nie. Pytanie dotyczące relokacji uchodźców było niezgodne z konstytucją. Dlaczego? Dlatego, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ona zobowiązuje prawo polskie do przestrzegania prawa międzynarodowego. Tutaj mi chodzi konkretnie o artykuł 9 Konstytucji, który mówi, że Polska przestrzega obowiązującego ją prawa międzynarodowego. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Polska musi przestrzegać również podpisanych umów międzynarodowych, w tym również traktatów unijnych. Krótko mówiąc, Polska ma obowiązek wdrażania decyzji podjętych przez Unię Europejską. I tutaj znowu powstaje albo jest kontynuowana ta dyskusja na temat pierwszeństwa Konstytucji Polski nad prawem Unii Europejskiej. Według mnie ta dyskusja jest bez sensu, bo albo podpisujemy traktaty i podporządkowujemy konstytucję, nie mamy innego wyjścia, albo występujemy z Unii Europejskiej. Oczywiście wiemy, że sama Unia Europejska jest organizacją niedemokratyczną, niemniej jednak jesteśmy w sytuacji albo rybka, albo akwarium. Czyli tutaj, krótko mówiąc, albo zostajemy w Unii Europejskiej i musimy respektować prawo unijne. I do tego obliguje nas artykuł 9 Konstytucji, albo musimy się pożegnać z Unią Europejską. I tutaj właśnie leży dylemat tego pytania referendalnego, jeśli chodzi o uchodźców. Oczywiście w tej chwili to nie ma sensu, bo nie było frekwencja 50% nie została osiągnięta, w związku z czym konflikt z Unią Europejską, który byłby przewidziany po osiągnięciu takiej frekwencji, on w tej chwili jest już, tego konfliktu już nie ma, tego konfliktu nie będzie, bo w przeciwnym razie można byłoby sobie wyobrazić kolejną wojnę, kolejny konflikt z Unią Europejską, gdyby okazało się, że na to pytanie odpowiedziało więcej niż 50% negatywnie, a więc chodzi o nieprzyjmowanie, chodziłoby nie o nieprzyjmowanie uchodźców do Polski, na terytorium Polski. Ale tu jest jeszcze jedna kwestia prawna, jeśli chodzi o to referendum. Bo w tym artykule 125 chodzi tutaj o sprawy o szczególnym znaczeniu. Pytanie jest tylko, czy przedmiotem tego głosowania może być jakakolwiek kwestia już wcześniej uregulowana prawnie? Otóż nie może być. Krótko mówiąc, nie można w ramach referendum w Polsce, biorąc pod uwagę polskie prawo, zmienić ustawy. Prawo jest święte, prawo jest nienaruszalne, nawet jakby było bez sensu i było przestarzałe. Do czego ja zmierzam? Chodzi mi o to pytanie na temat wieku emerytalnego. Przecież to już jest uregulowane prawnie w Polsce. Czyli tego pytania właściwie nie powinno, to pytanie nie powinno mieć miejsca w referendum, albo to pytanie miałoby tylko sens, jeśli by było, odpowiedź byłaby opiniodawcza. Czyli tutaj to jest ta kwestia tego, czy referendum kreuje prawo. Owszem, referendum ma kreować prawo, ale w momencie, gdy tych uregulowań prawnych już nie ma. Natomiast wiek emerytalny w Polsce, z tego co wiem, jest uregulowany prawnie. Czyli tutaj to są te niuanse, które nam
sugerują, że trzeba uważać z tym, czy referendum jest opiniodawcze, czy referendum jest wiążące. I tutaj, no, w tej chwili to już nie ma znaczenia, ale te dwie kwestie prawne, odpowiadając na Pani pytania, są, powiedzmy, takie trochę śliskie, jeśli chodzi o legalność tego referendum, o legalność prawną. I te kwestie, o których teraz Pan mówi, one się nie pojawiały za bardzo w dyskursie politycznym, w dyskursie publicznym w trakcie trwania kampanii referendalnej. Jak w ogóle wyglądała ta kampania referendalna i czy społeczeństwo było odpowiednio poinformowane o samym referendum? To nie chodzi o to, kiedy jest ta data, czyli właśnie ale bardziej właśnie o same pytania, czy ono było edukowane. To jest właśnie ten istotny punkt. To jest bardzo ważne. Pytania referendalne, jak one powinny wyglądać? One powinny dawać jasność, czy wynik referendalny ma charakter wiążący, czy tylko opiniodawczy. I czy te pytania dawały tą jasność? Nie dawały. Czy ludzie wiedzieli, co nastąpi po ogłoszeniu wyniku referendum, zakładając nawet, że jakby ten wynik był wiążący? Jaka ustawa, kiedy to wejdzie w życie, tych informacji brakowało. I to jest właśnie ten problem, że społeczeństwo w tym sensie nie było doinformowane. I tutaj społeczeństwo nie mogło być doinformowane też z tego powodu, że sami rządzący, czyli organizatorzy, inicjatorzy tego referendum, oni sami chyba nie wiedzieli o tym, jak będzie dalej. Bo ani konstytucja, ani ustawa o referendum ogólnokrajowym z 2003 roku nie odnoszą się jednoznacznie do tego prawnego przełożenia, do wdrożenia podjętych decyzji w referendum. I tej informacji ludziom po prostu brakowało. Ludzie nie wiedzieli do końca, czy to referendum jest wiążące. Jeśli wiążące, to jak wiążące, a może jednak tylko opiniodawcze. Tutaj nikt nie udzielał konkretnych informacji na ten temat, czyli po prostu istniało coś takiego jak dezinformacja. A poza tym, tak jak już mówię, wynik referendum był i tak przesądzony, znając realia i aktualną polską politykę, bo pytania były przecież do tego stopnia tendencyjne, że ludzie już wiedzieli z góry, jaki będzie wynik, no, mówiąc praktycznie. Oprócz tego problemem tej kampanii referendalnej było to, że społeczeństwo polskie ma generalnie problem z władzą, a właściwie z jej wiarygodnością. I to już jest taki problem socjologiczno-psychologiczny w Polsce. Ludzie nie koncentrowali się albo mniej koncentrowali się na treści pytań, a bardziej się koncentrowali na tym środku do celu, czyli na referendum. Krótko mówiąc, iść do referendum czy nie iść do referendum. I to mi trochę przypomina referendum z 1987 roku, a więc okresu PRL-u, kiedy generał Jaruzelski wówczas również przeprowadził referendum, pseudoreferendum mające wesprzeć jego pseudoreformy ekonomiczne. I wtedy też nikt nie czytał pytań dokładnie, ale była kwestia głosować czy nie głosować, iść do urny czy nie iść do urny. I to mi tutaj to trochę przypomina tą sytuację. Niemniej jednak istniał brak tej informacji na temat przełożenia prawnego wyniku referendum. Potem, a poza tym był okres wyborów i potem ludzie się pytali, kto potem to wprowadzi w życie, będzie nowy rząd, kto będzie rządził w Polsce i tak dalej, ale tendencja była taka, że ludzie przyjęli generalnie to referendum jako środek do celu, a nie cel. Padły tutaj te hasła o tym bojkocie referendum ze strony opozycji. Dlaczego opozycja zdecydowała się właśnie na bojkot samego referendum? Czy miało to sens to, co oni robili? Czy to niegłosowanie miało sens? I jak w przyszłości mamy tworzyć referendum tak, żeby zachęcać do udziału w nim, żeby właśnie podbijać frekwencję, a nie żeby ten brak głosu był rozwiązaniem? No właśnie, dlaczego Koalicja Obywatelska nawoływała do bojkotu referendum?
wiedząc, że pytania są ważne dla przyszłości Polski. Myśmy już tutaj krytykowali PiS za tendencyjność, za manipulacje, powiedzmy, za tendencyjne pytania i tak dalej, ale po drugiej stronie była opozycja, była Koalicja Obywatelska, która nawołuje do bojkotu referendum, wiedząc jednocześnie, że pytania są ważne dla przyszłości Polski, bo one były ważne dla przyszłości Polski, mimo tego, że były tendencyjne. Czyli dlaczego opozycja strzela Polakom w obydwa kolana w tym momencie? Dlaczego nawołuje do bojkotu, skoro każdy może sam zadecydować, bo każdy może zadecydować, czy ma iść, jak ma głosować i tak dalej. Referendum było propagandowe. Zgoda. A więc była szansa, aby zmusić, mimo to była szansa, tak powiem, aby zmusić przyszły rząd do pochylenia się nad tymi problemami. Mimo, że te pytania były właściwie tendencyjne. Niemniej jednak Polacy zbojkotowali to referendum. Czyli możemy tutaj mówić o kolejnym zrywie narodowym zamiast politycznego pragmatyzmu? Trudno powiedzieć. Ale co jest ciekawe, wiemy skądinąd, że polska ordynacja wyborcza jest niedemokratyczna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście idziemy do wyborów, partie polityczne agitują, aby iść do wyborów, wybory odbywają się co 4 lata i tak dalej, i tak dalej. Tym razem też Polacy poszli tabunami do wyborów. I to wszystko się dzieje w ramach niedemokratycznej ordynacji wyborczej. I to tolerujemy, i to wydaje się normalne, a z drugiej strony pojawia się bojkot referendum i Polacy się podporządkowują temu bojkotowi, albo przynajmniej część, duża część, wystarczająca część, aby nie było frekwencji 50%. I to jest właśnie dziwne. Z jednej strony jest akceptacja niedemokratycznej ordynacji wyborczej, a z drugiej strony ważny staje się bojkot tendencyjnego, problematycznego referendum. Jeśli nawet referendum było wyrwane z jakiegokolwiek polityczno-prawnego kontekstu, to niemniej jednak my i tak jesteśmy przyzwyczajeni, że żyjemy w Polsce w warunkach semidemokratycznych, a pytania postawione w referendum może były niepolaryzujące, ale były ważne. I jakby ktoś dobrze pomyślał, to powiedział, okej, bojkot Koalicji Obywatelskiej zostawiam na boku, tendencyjność PiS-u zostawiam na boku i idę do referendum, dlatego że interesują mnie pytania. Ale tak się nie stało. Czyli tutaj widzimy sytuację, że walka partyjna i ideologia przeważyły nad zdrowym rozsądkiem. To się wszystko trochę kupy nie trzyma, no ale tak jak mówię, żyjemy w systemie semidemokratycznym i trudno, żeby tutaj o jakieś logiczne relacje. A jak tworzyć referendum, aby zachęcić ludzi do udziału w nim? No to tutaj już właściwie odpowiedź jest jak na dłoni, to jest kwestia progu procentowego. Należy przede wszystkim zlikwidować w przyszłości ten próg procentowy. Każdy próg procentowy jest zaprzeczeniem demokracji, jest niedemokratyczny. To jest moje osobiste zdanie. Dlaczego? Dlatego, że kto nie głosuje, to również głosuje, tylko głosuje pasywnie, głosuje biernie. A ja mogę panią zapewnić, że jakby na przykład. Jeśli by chodziło o ważne sprawy, istotne sprawy, to ludzie tak czy owak pójdą do urny. Choćby nawet poszedł, tylko teraz przesadzam, znikomy procent, to i tak to będzie na pewno więcej niż 560 osób, czyli 460 Sejm i 100 Senat. I w tym wypadku to już będzie bardziej reprezentatywne niż ilość parlamentarzystów w Polsce. Ale No kwestia tego, tak. bojkotu jest problematyczna, no bo to jest, nie wiadomo, czy to uznać za zryw narodowy, nie wiem, czy jakaś fałszywa solidarność. No, zabrakło pragmatyzmu. Jeszcze raz powtarzam, jeśli już akceptujemy ordynację wyborczą, która jest niedemokratyczna, to
Można było również zagłosować nad tymi pytaniami. Nie, tak się nie stało. Ale trzeba też jeszcze jedno powiedzieć, że ta polska konstytucja, polska konstytucja, ona jest bardzo dobrze sformułowana, jeśli chodzi o blokadę społeczeństwa. Społeczeństwo nie może się wypowiedzieć, społeczeństwo nie może brać udziału we władzy, jak to sugeruje artykuł 4 Konstytucji, dlatego że ten próg zaporowy funkcjonuje skutecznie. I tutaj jesteśmy świadkami tego, że Konstytucja jest doskonała dla rządzących, dla partii rządzącej, dla partii, wielkich partii, a bardzo niekorzystna dla obywatela. Mówię ironicznie, wspaniale skonstruowana, przeciwko społeczeństwu, przeciwko obywatelowi. I to jest jeszcze po raz kolejny to referendum pokazało, że nowelizacja konstytucji jest konieczna. No i właśnie tutaj przechodzimy do tych wniosków. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z referendum? Co trzeba zmienić w polskim prawie? Albo czy w polskim prawie są takie dobre praktyki, które należy zostawić i które należy kontynuować? Faktem jest, że stosunkowo wysoki stopień legitymizujący sprawia, że instrument referendum jest narażony na ryzyko nadużycia. I tutaj, jeśli chodzi o modyfikację prawa, nowe prawo, to powinno tak funkcjonować, żeby te nadużycia zminimalizować albo wręcz zlikwidować. Wiemy, że szczególnie dyktatorzy sięgają chętnie po referendum. Ja mówię ciągle o referendum, dlatego że mówimy w ogóle, to jest nasz temat, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że to jest najważniejszy instrument demokracji, demokracji bezpośredniej. Dyktatorzy sięgają chętnie po referendum, by w ten sposób nadawać własnym rządom pozory demokratycznej legitymacji i również w źle funkcjonujących demokracjach, pseudodemokracjach, w systemach semidemokratycznych instrument referendum jest również nadużywany albo używany jako dźwignia do zmiany układu sił. I mieliśmy dwa referenda w okresie PRL-u i teraz to referendum też pokazuje, że było tendencyjne, czyli metody w kampanii referendalnej, one są czasami niewybredne. Niemniej jednak można referendum manipulować, jeśli się ma dostęp do władzy, jeśli ma się, powiedzmy, środki finansowe, organizacyjne, można łatwiej rozreklamować swoje racje i tak dalej. I tutaj właściwie chodzi o to, aby się zabezpieczyć przed takimi praktykami. Według mnie na szczeblu państwowym musimy dokonać konkretnych zmian na szczeblu lokalnym, tak czy owak. Niemniej jednak na szczeblu lokalnym, powiedzmy w Polsce już się dzieje. Na szczeblu państwowym konieczne jest, ja już mówiłem wcześniej o tym, aby dokonać konkretnej zmiany sposobu przeprowadzenia referendum, aby zainicjowania tego referendum. Po pierwsze, inicjatywa obywatelska jest ważna, która by musiała doprowadzić do referendum, a po drugie, ja tutaj optuję za tym referendum obowiązkowym. My mamy artykuły w polskiej ustawie zasadniczej dotyczące referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej. To jest artykuł 90. I mamy również artykuł na temat referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej konstytucję. To jest artykuł 235. Nowy artykuł dotyczący spraw zapisanych w tych artykułach 90 i 235 byłby naprawdę konieczny, ale w tym sensie, żeby on obligował władze do przeprowadzania tych referendum. Czyli krótko mówiąc, ratyfikacja umowy międzynarodowej musiałaby zakończyć się zawsze obowiązkowym referendum i zmiana konstytucji, nowelizacja konstytucji również musiałaby być konkretnie zaakceptowana przez społeczeństwo w ramach referendum.
Dodatkowo, i to jest bardzo ważne, konieczny byłby artykuł podobny jak mamy ten artykuł 125, jeśli chodzi o sprawy ważne dla państwa, ale ten artykuł, on powinien właściwie zawierać zapisy, jeśli chodzi o przeprowadzenie referendum w sprawach, które są ważne, które są uznane za pilne i które nie mają podstaw konstytucyjnych. Czyli i takie referendum musiałoby być obowiązkowe. Przykład. Chcemy na przykład budować elektrownię atomową w Polsce i tutaj nie ma zapisów konstytucyjnych na ten temat. Ale mamy ten artykuł, powiedzmy 125, który nas obliguje do tego, że musi być w takiej sytuacji przeprowadzone referendum, bo sprawa jest ważna. I tutaj ta inicjatywa nie wynika od partii rządzącej, tylko to się należy. To się przeprowadza takie referendum niejako z automatu. Musi być, dlatego że sprawa jest ważna. Oczywiście będzie problemem kwestia definicji, jaka sprawa jest ważna, czy ona jest ważna, czy ona nie jest ważna, ale w takiej sytuacji musimy zawsze sugerować się najpierw konstytucją, czy jest jakiś zapis konstytucyjny. Jeśli nie ma zapisu konstytucyjnego, a sprawa jest naprawdę wagi państwowej, wówczas należy przeprowadzić referendum. To jest jedna sprawa. Mówię tutaj o referendum obowiązkowym. Następnie dodatkowo nowy artykuł dotyczący referendum powinien uwzględnić wolę społeczeństwa, czyli inicjatywę obywatelską. A więc jeśli obywatele zbierając pewną ilość podpisów sugerują zmianę, nowelizację ustawy, wówczas referendum musi zostać przeprowadzone po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów. To jest następna sprawa. I wreszcie kolejna sprawa to jest weto obywatelskie. Tutaj to jest kwestia ustawy, poziom ustawy, czyli jeśli społeczeństwo jest niezadowolone z jakiejś ustawy, to może zawetować ustawę, zbierając odpowiednią ilość podpisów i wówczas musi dojść do referendum. A więc z jednej strony referenda obowiązkowe, z drugiej strony referenda z inicjatywy społeczeństwa, albo inicjatywa obywatelska, albo weto obywatelskie. Czyli referendum winno być przeprowadzone automatycznie w tych dwóch kwestiach, obowiązkowo i z woli narodu. I wówczas bylibyśmy w domu, w polskim, demokratycznym domu. Sporo tej drogi jeszcze przed nami, ale czy tym referendum z 15 października zrobiliśmy chociaż taki mały krok w stronę demokracji bezpośredniej? Ja powiem tak, ludzie zaczęli o tym mówić. Ludzie zaczęli mówić o referendum. Gdzieś tam słyszałem, że w Polsce nagle pojawiło się ileś tam milionów kliknięć w Google, czy gdzieś tam ludzie chcieli wiedzieć, co to jest referendum w ogóle. Mały krok zrobiliśmy, popularyzując najbardziej znany i najważniejszy instrument demokracji bezpośredniej. Bo czym jest referendum? Referendum jest wyrazem woli społeczeństwa. Przez referendum kreuje się prawo i referendum jest jednocześnie instrumentem kontrolnym społeczeństwa w stosunku do władzy. I teraz ludzie już wiedzą, że jest coś takiego jak referendum. Teraz jest ważne, aby ludziom uzmysłowić, pokazać, że te trzy funkcje są istotne w ramach referendum. Bo jeśli weźmiemy referendum z 15 października, to musimy stwierdzić, możemy przeanalizować, czy te funkcje zostały spełnione. A więc pierwsza funkcja, wyraz woli społeczeństwa. No, społeczeństwo, część społeczeństwa wyraziło swoją wolę, powiedzmy. 41% wyraziło swoją wolę. Kontrola władzy, tutaj nie było żadnej kontroli władzy, bo inicjatywa wyszła ze strony władzy i referendum było jakie było, było po prostu tendencyjne. I trzecia funkcja to jest wyraz woli, mówiłem już, wyraz woli społeczeństwa, funkcja kontrolna i kreowanie prawa. Nie było, ta funkcja nie została spełniona, dlatego że referendum nie było wiążące,
próg procentowy zablokował kreowanie prawa. Poza tym społeczeństwo nie było informowane, czy to prawo w ogóle będzie kreowane po tym, jak będzie kreowane, bo to musiałoby się skończyć uchwaleniem ustawy albo ustaw. Dlatego powiedzmy, że z tych trzech funkcji połowa jednej została spełniona. Niemniej jednak w tej chwili mówi się o referendum i ważne jest, aby ludzie po prostu nie zrozumieli, że to referendum oznacza już demokrację bezpośrednią, bo tak nie jest. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, to referendum nie czyni żadnej wiosny bezpośrednio demokratycznej w Polsce, to jest ważne. Niemniej jednak temat został podjęty i to jest istotne. Tylko ważne jest teraz to, i to jest ważna jest w tym wypadku również rola naszego Instytutu, aby iść w odpowiednim kierunku i pokazać ludziom, że 15 października to nie była demokracja bezpośrednia przez 24 godziny, tylko że trzeba dalej iść w tym kierunku, bo innej drogi właściwie nie ma. Demokracje parlamentarne się wypalają, kończą się, i tutaj powstaje luka, którą należy wypełnić właśnie demokracją bezpośrednią. To jest moje prywatne zdanie i mam nadzieję, że nie tylko moje. Bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję za odczarowywanie wielu tych mitów, które narosły wokół referendum, które się odbyło. Przed nami długa droga, to też tak wynika z tej rozmowy, ale nie tylko z tej. Mam nadzieję, że będziemy tutaj jako polskie społeczeństwo dążyć cały czas do przodu i zmieniać kraj na bardziej demokratyczny w duchu idei demokracji bezpośredniej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.